To jest program Wolne Głosy. Witam Państwa serdecznie. Witam również moich gości. A moimi Państwa gośćmi są Marek Balt, Nowa Lewica. Witam. Witam serdecznie, szanownych Państwa. I Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od polityki zagranicznej, która zdecydowanie dotyczy również naszego kraju. Od kilku miesięcy widzimy protesty na Białorusi. Od kilku miesięcy widzimy, jak Aleksander Łukaszenka kpi sobie nie tylko ze swoich obywateli, ze swoich rodaków, ale również z państw, które sąsiadują, ale też, no, mam wrażenie, chyba z ważnych organizacji międzynarodowych, z Unii Europejskiej. I też z tych, którzy mogą mieć wpływ na Aleksandra Łukaszenkę, a też na Władimira Putina. Dzisiaj rząd ogłasza, iż Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa zostały ewakuowane z białoruskiego aresztu, zostały zwolnione z aresztu, zostały przewiezione też, deportowane do Polski, musiały podpisać dokument, nie będą mogły wrócić na Białoruś. Jeszcze Angelika Borys, a także Andrzej Poczobut są ciągle zatrzymywani na Białorusi. Zapytam na początku przedstawiciela partii rządzącej. Panie pośle, tyle miesięcy i tyle czasu, od marca te osoby przebywały właśnie tam. Dlaczego dopiero teraz i czy musiało dojść do takich sytuacji jak zatrzymanie samolotu i wyciągnięcie z niego Ramana Pratasiewicza, aby rząd i w ogóle, aby cała Unia Europejska dosyć jasno i zdecydowanie mu powiedziała nie? Znaczy, nie ulega wątpliwości, że polski rząd od dłuższego czasu robi wszystko, aby Polacy byli reprezentujący polską mniejszość na Białorusi, byli bezpieczni. No ale bezwzględność Łukaszenki, szczególnie po tych protestach, masowych protestach, po ostatnich wyborach, których nie ulega wątpliwości, że doszło do fałszerstw na masową skalę, aktywność jego służb i brutalność, no, rzeczywiście woła wręcz o pomstę do nieba. Prawdopodobnie Łukaszenka by się tak nie zachowywał, gdyby nie stała za nim potęga Putina. To, co teraz się dzieje w relacjach pomiędzy Rosją i Białorusią, wskazuje coraz mocniej na to, że Białoruś przestaje być samodzielnym krajem. Jest krajem coraz bardziej zależnym od Moskwy. Moskwie o to chodziło od wielu lat. Dobrze, ale co do tego chyba nie mamy wątpliwości, bo widzimy, jaka jest Moskwa, jaki jest Władimir Putin od wielu, wielu dobrych lat. Ale ja pytam o co innego. Dlaczego dopiero teraz? Ale pani redaktor, nie bardzo wiem, dlaczego pani pyta, że dlaczego dopiero teraz. Tego rodzaju postępowanie, jeżeli chodzi o wypuszczenie z aresztu czy więzienia jakiegokolwiek skazanego, czy tylko podejrzanego o przestępstwo, to nie jest sprawa jednego dnia, to są działania dyplomatyczne, dyskrecjonalne, trwające tygodniami, jeżeli nie miesiącami. To nie jest demokratyczny kraj, tylko to jest dyktatura i Bogu dzięki, że polskiej dyplomacji te trzy osoby udało się z tego więzienia wyciągnąć. Mam nadzieję, że także inne osoby przebywające w aresztach już po kilka miesięcy także zostaną Polsce wydane. To są żmudne, długofalowe zabiegi, bo z dyktatorami naprawdę niełatwo się rozmawia. Więc no jakby sugestie, że polski rząd coś zaspał, że powinien, nie wiem, bardziej zdecydowanie, moim zdaniem są nieuprawnione. A czy Unia Europejska nie zaspała z sankcjami gospodarczymi? Bardzo proszę, Marek Balt. Myślę, że te sankcje gospodarcze w tej chwili dobrze, że wprowadzono. A ja przypomnę, że Polska, i tutaj będę trochę bronił polskiego rządu, przypomnę, że polski rząd była taką forpocztą do tego, żeby Białoruś odciągnąć od Rosji i przeciągnąć na stronę Unii Europejskiej. Dlatego otwarte granice, dlatego eksport, dlatego pozwolono, pomimo embarga nałożonego na Rosję, na to, żeby przez polską granicę do Białorusi przepływały towary i później w drugą stronę dalej do Rosji, żeby ta Białoruś mogła
funkcjonować i zobaczyć, powąchać trochę tego zachodu, tej wolności, żeby ci ludzie mogli zobaczyć, że da się żyć lepiej i łatwiej. Przypomnę też wizytę pana marszałka Karczewskiego na Białorusi i o dziwo dobre relacje z panem Łukaszenką. Dzisiaj widzimy, że ze strony Łukaszenki to była strategia na oszukanie partnerów z Zachodu, na oszukanie Polski, na oszukanie Unii Europejskiej i utrzymanie jak najdłużej swojej tyranii na Białorusi. I dzisiaj już mamy jasność, że z tym człowiekiem nie da się współpracować na poziomie normalnych relacji demokratycznych pomiędzy demokratycznymi systemami i trzeba tu być bezwzględnie skutecznym i wprowadzać embargo, ograniczać dostęp do tych dóbr Zachodu dla ludzi pana prezydenta Łukaszenki, tych, którzy wspierają tą opresję na Białorusi. Ja uważam, że Unia Europejska dobrze, że teraz zobaczyła, że ta polityka dobrego serca, ona była może prowadzona w sposób. Na chwilę panu przerwę, ponieważ dostaję informację, że za 20 minut na antenie telewizji Republika konferencja prasowa właśnie Ireny Biernackiej, Marii Tyszkowskiej i Anny Paniszewej, więc na pewno będziemy to pokazywać. Szanowni państwo, panowie, pytanie kolejne moje, bo ja tutaj słyszę, są takie głosy polityków, którzy mówią, że to właśnie Angela Merkel powinna zdecydowanie powiedzieć nie działaniom Władimira Putina, bo to on koordynuje pracą Aleksandra Łukaszenki i tą dyktaturą, bo ze względu właśnie na Nord Stream 2. Angela Merkel i Niemcy przecież powinny stawać w obronie demokracji, wolności słowa, przekonań, bo jest krajem należącym i jednym z ważniejszych w Unii Europejskiej. Zbigniew Kuźmiuk. Panie redaktor, dwie rzeczy do tej dyskusji. Po pierwsze, bo tu pojawiają się w niektórych mediach takie swoiste oskarżenia, między innymi marszałka Karczewskiego, że mówił o Łukaszence ciepły człowiek. Ja przypominam, że w jeszcze lepszych słowach o Łukaszence wyrażali się wtedy pani Merkel i Macron. Uściskiwali mu rękę, bo przecież on przewodził temu porozumieniu mińskiemu, czyli próba zaprowadzenia pokoju na Ukrainie. To był ten sam czas. Wtedy wszyscy przywódcy Zachodu uznawali Łukaszenkę za urzędającego prezydenta. Co więcej, mieli nadzieję, że rzeczywiście będzie demokratyzował Białoruś. Więc no, jakby takie te sugestie płynące pod adresem obecnego rządu, że nie wiem, popełnił błąd jakiś w ocenie tego, co robi Łukaszenka, no są po prostu nieuprawnione. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o te sankcje, to tak naprawdę obowiązują dopiero dwa ich rodzaje, to znaczy omijanie przestrzeni powietrznej Białorusi przez statki powietrzne Unii Europejskiej, no i zakaz wlatywania linii białoruskich na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast te o charakterze gospodarczym są dopiero przygotowywane i mam nadzieję, że szef struktur unijnych dotyczących współpracy za granicą przygotuje je solidnie. Chodzi ponoć, jeżeli to dojdzie do skutku, to może to być rzeczywiście wpłynąć na zachowania Łukaszenki. Uderzenie w sektor naftowy Białorusi. Białoruś tak się składa, że otrzymuje czy kupuje po bardzo niskich cenach ropę z Rosji i przetwarza ją i wiele produktów sprzedaje na Zachód po bardzo korzystnych cenach. I podobnie jest z produkcją nawozów sztucznych. W oparciu o rosyjski tani gaz produkuje się nawozy sztuczne, które z dużym zyskiem sprzedaje się na Zachodzie. Jeżeli sankcje gospodarcze dotknęłyby tych dwóch obszarów, to rzeczywiście budżet Białorusi może znaleźć się w trudnym położeniu i być może Łukaszenka będzie skłonny do jakichś ustępstw. Ale jeszcze raz powtórzę, tak naprawdę rozmowa z Łukaszenką w obecnym stanie rzeczy nie ma sensu. Należałoby na temat Białorusi niestety rozmawiać z Putinem, bo cały potencjał Rosji tylko, stoi za tylko kolejne pytanie do pana posła Balta w takim razie, bo pan poseł Kuźmiuk mówi rozmawiać z Putinem. No pewnie, tylko jak rozmawiać z Władimirem Putinem, jeżeli on no, w najważniejszej chyba sprawie dla Polaków od kilku dobrych lat nie chce z nami rozmawiać, mówię tutaj o katastrofie smoleńskiej, to jak mamy rozmawiać z Władimirem Putinem w kontekście wolności na Białorusi? Marek Balt. Myślę, że rozmawianie z Władimirem Putinem jest przeciwskuteczne. Władimir Putin ma kilka celi.
Jednym z nich to jest włączenie z powrotem byłych republik radzieckich do Imperium Rosyjskiego i jego działalność teraz na Białorusi ma na celu dołączenie właśnie Białorusi do Rosji, żeby była zależnym terytorium, bardzo zależnym, a nawet częścią tego terytorium, częścią gospodarczego regionu, żeby no generalnie mieć władać tym obszarem. Przypomnę, że o tym, że politycy Zachodu rozmawiali z Łukaszenką, to dlatego, że Łukaszenka nie zaaprobował aneksji Krymu i nie zaaprobował aneksji części Ukrainy przez Rosję. Walczył o to, żeby być samodzielnym prezydentem samodzielnego państwa, oczywiście dyktatury, ale teraz, kiedy zaczął mu się palić grunt pod nogami, no to uznał, że już woli być tym prezydentem na licencji Putina, niż nie być prezydentem i dlatego to zbliżenie dzisiaj z Rosją. Myślę, że Rosja nie będzie rozmawiała o Białorusi, o Krymie z Unią Europejską, bo ona ma inne cele polityczne. My musimy dbać o nasze cele, o Ukrainę, o naszego partnera ukraińskiego, o Gruzję i o inne kraje, które chcą być wolne. O kraje Litwę, Łotwę, Estonię, które dzisiaj również są zagrożone takimi samymi działaniami jak w Gruzji czy na Ukrainie. Panowie, na tę konferencję czekamy. Przypominam naszym widzom, że ona już za chwilę, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Joanna Poniszewa będą miały konferencję prasową. Na pewno będą mówiły o tym, jak spędziły ten czas, a nie był to czas niewątpliwie łatwy. Szanowni widzowie, drodzy goście, kolejny ważny temat. Pytam, Sławomir Nowak, okazuje się, że sąd postanowił, że powinien wrócić do więzienia, do aresztu, chyba że zapłaci 1 000 000 odszkodowania. Jak panowie ocenią tę decyzję? No, człowiek związany z Platformą Obywatelską, człowiek, co do którego są bardzo poważne zarzuty, nie ma tutaj wątpliwości, a wychodzą jeszcze kolejne. Czy to jest dobra decyzja sądu? Bardzo proszę, Zbigniew Kuźmiuk. No zobaczymy, czy ona się zmaterializuje. Rzeczywiście prokuratura twierdziła po tym zwolnieniu z aresztu pana Nowaka, że to był bardzo poważny błąd sądu, że utrudni postępowanie przygotowawcze, które jest wielowątkowe i ciągle trwa. Być może ten sąd w drugiej instancji naprawi ten błąd, no ale słyszymy, że chodzi tylko o wpłatę kaucji. Jeżeli ta kaucja wpłynie, to rozumiem, że pan Nowak będzie poza aresztem. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja tego rozstrzygnięcia. No nie ulega wątpliwości, że to są bardzo poważne podejrzenia popełnienia licznych przestępstw. Przypominam, że areszt dla Sławomira Nowaka był przedłużany kilka razy i zawsze bez wątpliwości kolejny sędzia decydował się na ten ruch, więc później to zwolnienie z aresztu. Zapytam pana jeszcze w ten sposób. Jeżeli pani by pozwoliła skończyć to zdanie, więc jeżeli okazało się w pewnym momencie, że prokuratura mówi, że trwa postępowanie przygotowawcze, a sąd mimo tego decyduje się zwolnić podejrzanego, no to jest rzeczywiście sytuacja zatrważająca. To ja zapytam pana jeszcze w takim razie, czy w ogóle kwestia i te zarzuty Sławomira Nowaka i to, co się wokół niego dzieje, będzie, a może już jest takim gwoździem do trumny Platformy Obywatelskiej, bo sondaże nie są zbyt dobre i łaskawe dla Platformy Obywatelskiej dzisiaj. Są już nawet lepsze, powiedziałabym, dla Szymona Hołowni, a nawet dla Lewicy, która się wybija. Pani redaktor, Platforma za wszelką cenę wypiera się Sławomira Nowaka. Polerowane są wszystkie zdjęcia, gdzie jakikolwiek obecny polityk Platformy funkcjonujący w parlamencie miał to zdjęcie ze Sławomirem Nowakiem, to ta postać jest od tych zdjęć odcinana. Oczywiście trochę żartem o tym mówię, ale rzeczywiście jego koledzy, jak sądzę, publicznie się jego zapierają znajomości z nim, bo zdają sobie sprawę, że rzeczywiście zarzuty jego dotyczące są niesłychanie obciążające. Co więcej, być może w tym postępowaniu przygotowawczym pojawią się wątki związków nie tylko koleżeńskich
z kolejnymi politykami Platformy, ale także związków o charakterze pokorupcyjnym. Ja oczywiście nie znam materiałów ze śledztwa, ale naprawdę, skoro to trwa, ten proces przygotowawczy trwa tyle miesięcy, to sytuacja jest poważna. To dotyczy przestępstw i na Ukrainie, i w Polsce. Chodzi o wielomilionowe łapówki, więc no, to jest sytuacja druzgocąca dla samego podejrzanego, a także dla całego jego koleżeństwa. Przecież on tak naprawdę, mając na plecach te zarzuty, uczestniczył jeszcze w kampanii wyborczej pani Kidawy-Błońskiej, będąc w jej sztabie wyborczym. I tu postawmy kropkę. Proszę teraz o wypowiedź pana posła z Lewicy. Ja tylko przypomnę, że w 2014 roku Sławomir Nowak został przez sędzię Dorotę Radlińską skazany na 20 tysięcy złotych grzywny, więc tam też były sprawy właśnie takie bardzo wątpliwe. Panie pośle, czy Sławomir Nowak, ta kara, którą teraz dostał i to poręczenie, jest adekwatne? Czy możemy już o nim mówić jako o przestępcy? No, mamy też domniemanie niewinności, ale z drugiej strony zarzutów przybywa, a nie ubywa. No, panie redaktor, w Polsce w konstytucji obowiązuje domniemanie niewinności i używanie wobec kogoś, wobec kogo był zastosowany areszt tymczasowy, mówienie, że został karany i zostaje karany nadal, no to znaczy, że przyjmujemy, że można karać człowieka bez wyroku nawet w pierwszej instancji. Bo przypomnę, że pan Nowak nie był skazany nawet w pierwszej instancji. Oczywiście słyszymy o poważnych zarzutach. Ja bym chciał, żeby po 6 latach reformy sprawiedliwości prowadzonej przez pana Zbigniewa Ziobro, prokuratura szybciej prowadziła swoje śledztwa, bo przecież przypomnę, że pan Nowak siedział w areszcie przez rok. Areszt nie jest karą. Areszt jest zapobieżeniem temu, żeby osoba, która jest podejrzana o przestępstwo, nie mataczyła, nie utrudniała, nie uciekała. Ja nie słyszę, żeby ze słów prokuratury, żeby pan Nowak coś mataczył, czy żeby gdzieś uciekał. Teraz sąd zażądał poręczenia, bardzo wysokiego poręczenia. Więc jeśli pan Nowak będzie próbował uciekać, ja myślę, że on cały czas jest obserwowany przez służby, ale chciałbym, żeby w Polsce śledztwa się nie toczyły po 3 lata, no bo to bez sensu, żeby człowiek siedział 6 lat. No, niektórym to na rękę, panie pośle. No nie, no, ale panie redaktor, to prokuratura jest do tego, żeby szybko zamknąć śledztwo, żeby mieć twarde dowody i żeby... No właśnie, to nie takie proste, panie pośle. Mieć twarde dowody, które się obronią w sądzie. Ale sytuacje, jeżeli pan pozwoli, a jeżeli przestępstwa są popełnione na terytorium innego kraju i popełnione także w Polsce, to trzeba przesłuchać odpowiednią ilość osób, żeby te przestępstwa uprawdopodobnić. W sądzie, jak pan słusznie zauważył, potrzebne są naprawdę twarde dowody. To nie jest... Ale to dlatego każdy podejrzany ma siedzieć w więzieniu, w areszcie przez ileś czasu, przez ileś lat? Ale nie przez ileś lat. Pan żeby przesłuchać innych ludzi? Nie, ale to nie jest takie proste. Jeszcze raz powtórzę. W sądzie dowód się obroni wtedy, kiedy jest wieloźródłowy. A więc jeżeli jest podsłuch w jakiejś sprawie, choćby wręczenia korzyści majątkowej, to musi być także to potwierdzone z innych źródeł, bo inaczej sąd rozstrzyga na korzyść podejrzanego. Więc wie pan, prokuratura dmucha na zimne. Chce, aby to, co przyniesie do sądu, to były właśnie twarde dowody. I po to potrzebny jest czas. A sąd niestety, wypuszczając pana Nowaka, pozwala mu mataczyć. Prokurator na to zwraca uwagę. Nie, że prokurator na to, składając zażalenie do drugiej instancji, bo przecież druga instancja jest na skutek zażalenia prokuratury, właśnie to podnosił, że pan Nowak może mataczyć i utrudniać śledztwo. Ja się tutaj nie odnoszę do pana Nowaka. Każdego będę bronił, czy choćby z PiS-u, czy z Platformy, czy nawet jak będzie... Zgoda, dlatego ja mówiłem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o to, żeby ludzie nie siedzieli w aresztach, jeżeli są dowody, to niech zostaną. To jak jest zgoda, to się bardzo cieszę, bo mamy jeszcze po jednym komentarzu, panowie, co do tej decyzji. Od 1 czerwca Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych, do systemu stworzonego przez Komisję
Europejską, żeby ułatwić swobodne podróżowanie w ramach Unii Europejskiej w trakcie pandemii, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska zdecydowały się o połączeniu z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty COVID. Niektórzy nazywają to paszportami covidowymi. Ułatwi czy utrudni? Bardzo proszę. I teraz pan poseł Marek Balt, a na koniec poseł Kuźmiuk. To bardzo dobry ruch. Gratuluję panu ministrowi. Oczekiwany przez obywateli. Mam nadzieję, że zwiększy wyszczepialność, bo będziemy mogli podróżować bez barier, bez kwarantanny. Myślę, że zwiększy bezpieczeństwo i doprowadzi do tego, że więcej osób się zaszczepi, a przez to szybciej poradzimy sobie z pandemią. I bardzo pani proszę, Zbigniew Kuźmiuk. Pani redaktor, to rzeczywiście jest certyfikat covidowy, nie żaden zielony dokument, nie żaden paszport, tylko certyfikat. Co więcej, on dotyczy nie tylko zaszczepionych. Ten certyfikat bowiem zawiera trzy informacje. Czy ktoś jest zaszczepiony, czy ktoś zrobił test i ten test jest negatywny. I wreszcie po trzecie obejmuje także ozdrowieńców, a więc ci, którzy przeszli COVID i mają przeciwciała i w związku z tym nie muszą być zaszczepieni. Każda taka sytuacja jest w tym certyfikacie. Pani powiedziała, że jest 7 krajów. Rzeczywiście, ale to jest dopiero początek. Do końca czerwca będzie 27 krajów unijnych, bo każdemu krajowi na tym zależy, żeby po pierwsze jego obywatele nie stali w jakichś gigantycznych kolejkach albo mieli trudności w przemieszczaniu się na terenie Unii Europejskiej, i każdemu krajowi zależy, także Polsce, żeby do niego przyjeżdżali turyści, którzy nie sprowadzają covidowego niebezpieczeństwa. Więc moim zdaniem choćby z tych dwóch powodów po prostu ten dokument trzeba poprzeć. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Balt, Nowa Lewica byli państwa i moimi gośćmi. Panom dziękuję, a państwa dziękuję zapraszam bardzo. Na krótką przerwę. Ja również przerwę. Bardzo serdecznie dziękuję i państwa telewizji. A państwa zapraszam na krótką przerwę i spotykamy się już za chwilę.